Організаторам вдалося зібрати в одному місці провідних медиків, науковців, громадських діячів та представників курортного, медичного та ресторанного бізнесу. Прибули до участі в форумі політичні діячі, представники країн-учасниць. Два дні тривали панельні обговорення важливих для єврорегіону питань, інфраструктури, логістики та перспектив розвитку наших курортів. Це дуже важливе спіткання вілу людей з різних країв. Truskawiec jest jak zwykle bardzo gościnny, bardzo piękny, no ale najważniejsza jest ta problematyka, którą dzisiaj omawiamy i jutro będziemy omawiać. Bardzo ważną rzeczą są produkty turystyczne, a wśród tych produktów turystycznych kurorty, uzdrowiska odgrywają absolutnie ważną rolę. Jesteśmy pełni podziwu dla tego miejsca, gdzie jesteśmy, ale też słyszymy o innych pięknych, świetnych kurortach, miejscach, uzdrowiskach właśnie na Ukrainie, na Węgrzech, w Polsce, w Karpatach ogólnie. Jest to bardzo dobra promocja tych miejsc, uzdrowisk, kurortów i ta konferencja świetnie się wpisuje w dobrą promocję uzdrowisk, bo też nie wszystko każdy z nas wie, więc podczas konferencji prezentacja szczegółowych produktów, takich jak naftusia na przykład i zalety naftusi, to bardzo ważna rzecz, ale też bardzo ważną rzeczą jest to, jakie usługi medyczne w tych kurortach są prezentowane. Jak możemy się leczyć w tych kurortach i na co są różnego rodzaju lekarstwa, różnego rodzaju produkty, więc uważam to spotkanie za naprawdę bardzo ważne i sądzę, że kontynuacja tych wszystkich spotkań jest potrzebna. Jutro zapraszam na dyskusję też z moim udziałem, ponieważ jestem przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury w polskim parlamencie i będę starał się zachęcić do dyskusji na temat infrastruktury Karpat, dróg lądowych, dróg kolejowych, lotnisk w Karpatach i o tym będziemy dyskutować, bo żeby odpocząć w danym kurorcie trzeba jakoś dojechać do niego. Bardzo wygodnie, bardzo szybko, no i jeszcze z dobrymi krajobrazami. I sądzę, że te dzisiejsze panele, jutrzejsze wspaniale się uzupełniają, więc dziękuję bardzo wszystkim tutaj obecnym za bardzo miłą atmosferę i niezwykle merytoryczne panele. Форум завершився урочистою церемонією нагородження тих, чиї зусилля приносять плідний результат в питанні промоції карпатського єврорегіону. Безумовно, для мене це хвилюючий момент. Я дуже тішусь, що в нас на Україні, в Україні, ми займаємося разом з колективом реальною справою. Ми кажемо, ми любимо Україну, Україні, це дуже важливо. Наша робота сьогодні високо оцінена комітетом, нашими колегами, безмежно вдячні нашим польським друзям, всім, хто тут сьогодні приїхав. Не можемо ваш час, в мене велика радість. І саме головне основне, ми далі повинні всі разом мобілізуватися наш струк досвід. Це як прилог, це добро, яке повинно показувати, що ми в Україні повинні сьогодні реально далі подобати. Велике дякую всім, шановному нашому меру, дякуючи тому, що він займає конструктивну позицію, голову комітету, пану Івану, і всього найкращого.